Też pan na tego pedolino czeka? Słyszałem, że jest super szybki, błyszczący i super twardy. Ciekawe, kiedy wjedzie tutaj do nas. No tak, zapomniałem dzisiaj leków, no ale postaram się kontrolować z tymi ludźmi w przedziorze. Aviomarin to dla ciot. O, stacja. Pora się wysrać. Przepraszam panią najmocniej, czy te miejsca są wolne? Chłopaki, jaramy tutaj! No i podobno cały przedział się zaraził, ale to było w zeszłym tygodniu. Może już jestem zdrowy. Obecnie biorę udział w eksperymencie. Tak, 72 godziny bez dezodorantu. Założę się z wami wszystkimi o 100 zł, że pociąg się nie spóźni. Jak już tak zapi***lamy, to sobie majtki przesuszę. Co z tego, że to tak mało miejsca, jak za darmo? Pani Krystynko! Papier się skończył! No, skoro spędzimy tu jeszcze razem 8 godzin, to może poznajmy się trochę bliżej. Don't worry, ma'am. It's a big country. I'm sure they speak English. Fuck. Tak, a zwłoki wyrzucimy pod Krakowem. Czy ja tych godzin nie pomyliłem? Serka? Bombę mam. Nie mogę gadać. Bombę mam. Bombę k***a mam. Smakuje lepiej niż pachnie. Pani przy korytarzu? Może kęsa? Czemu pani wymiotuje? Wszyscy śmierdzicie, wy robaki! No co? Dlaczego wy się k***wa nie myjecie? Państwo palą? Najwyższa pora zacząć. Bilety do kontroli. Biletu nie mam, ale możemy się całować. Strasznie trzącha w tym kiblu. A tak poza tym, proszę pana, to mam zniżkę, bo rucham córkę maszynisty. Pociąg Tylka Sienkiewicz do stacji Kielce przez Pilawodę Mineralną Skarżysko-Kamienną. Obiad jest moim pierwszego. Co wy tacy nierozsądni? Nie, ciociu, koniecznie weź Kacperka. On ma dopiero 3 latka, to może być jego pierwsza wycieczka pociągiem. Nigdy tego nie zapomni. Ma biegunkę? Oj, poradzimy sobie. Przecież panowie się nie zdenerwują. Piwo, zimne piwo. Jakby mi coś skapnęło, to przepraszam. Koks, zajebisty koks. Jedziemy z dyskoteką, pasażery! O, widzę sami panowie. Może wazelinki? Czy do stacji Kielce. Obiedź jest pan pierwszego, przypadnie drugiego. Życzymy przyjemnego podróża. Jak to nie ma dziczyzny? To za co ja 3 dychy płacę? Nie no, śliwek się po prostu najadło i strasznie mi brzuch rozsadza. Dzień dobry. Gdzie k***a jedziecie beze mnie? Nic k***a nie zapłacę! Miłej podróży, drogie panie.